Cześć, witam was dzisiaj we vlogu. Nie mogę zapalić dobrego konta, może tutaj. Mam dzisiaj dzień wolny, mam trochę rzeczy do zrobienia. Szczerze wam powiem, że to nie jest nic takiego ciekawego, ale takie jest już życie osoby pracującej. Kiedy ma dzień wolny, no to musi wtedy załatwić inne rzeczy, które może by wolała zrobić w inne dni. Ale postanowiłam nakręcić daily vloga, bo bardzo, bardzo dawno już takiego filmu nie było na moim kanale. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie, pomimo że nie będę robić nic bardzo ciekawego. Tak, to by było na tyle. Póki co, właśnie przyszła paczka z Shinsight, także może wam pokażę, co jest w niej w środku. Makijaż jest, mam dzisiaj bardzo prosty, brwi w tubce, tusz, troszeczkę kremu BB i pomadka na ustach i to jest wszystko, jeżeli chodzi o mój make-up, bo jest bardzo gorąco, włosy trochę pofalowałam, także tak wyglądam. Strój też bardzo prosty, czarny. Może wam zaraz pokażę i pokażę wam, co przyszło do mnie z Shinsight. Pierwszą rzeczą jest taka śliczna bransoletka z oczkami. Taka piękna bransoletka z oczami. Te oczy mi się kojarzą z wakacjami, dlatego że to jest symbol takich krajów jak Turcja czy Grecja, na Cyprze również. To się nazywa, tutaj też często to mówią w Anglii, Evil Eye. Natomiast, tak jak mówię, w tych krajach właśnie Grecja, Turcja czy Cypr, na wielu, wielu pamiątkach można to zobaczyć. Mi się to strasznie podoba, to jak widzicie, z takich maleńkich kryształków. Coś ostrości, nie chcę złapać. O. Z takich maleńkich kryształków. Bardzo ładnie wygląda, może nie dzisiaj, bo dzisiaj mam złote dodatki, ale ogólnie bardzo mi się to podoba i to wam linka zostawię na dole. Kolejną rzeczą jest taka zwykła koszulka w paseczki. Ona ma bardzo fajny, miły materiał. Nie wiem, czy to widzicie, ale on jest taki bardzo, bardzo jakby z włoskami, można powiedzieć, rozciągliwy, w ogóle strasznie milutki. Natomiast jest dosyć gruba teraz na taki okres letni, ale na pewno jesienią czy później zimie, nawet jak w jakiś taki podspód, pod coś będzie super. Jest bardzo delikatna i milutka. Zwykły pasiak, mam ich tysiące, ale to jest kolejny. Mam też spódnicę w takim pięknym, kobaltowym kolorze, z takim długim rozcięciem. Spódnica mi sięga gdzieś do kolana, ale tak jak widzicie, ona ma takie rozcięcie, tak więc jest trochę krótsza. Jedną z fajniejszych rzeczy w tej paczce jest ta sukienka. Jest to szara sukienka, taka ala dresowa. Tutaj ma taki przezroczysty panel, który się znajduje pod biustonoszem. Dosyć grube ramionczkę, więc jest fajna, bo można założyć biustonosz. I super się tutaj układa, bo jest zrobiona z takimi szywkami jakby w środek. Jest to takie koło, naprawdę bardzo fajna, oryginalna rzecz. Jestem z niej zadowolona, jeszcze nie wiem, gdzie pójdę w niej, natomiast jest naprawdę bardzo fantastycznie wyglądająca i taka mega, mega oryginalna. Także naprawdę super. Zamieszczam też linkę na dole, zobaczycie sobie, jak wygląda na modelce, bo tutaj tak aż ładnie się nie prezentuje. Z tyłu ma też takie panele i taki dosyć duży, gruby, wszyty wsuwak w środek. I ostatnia rzecz to takie czarne spodnie, które są w pasie na gumce z takimi sznureczkami i mają prostą nogawkę bez ściągacza na dole, co bardzo mi się podoba, bo będą idealne do pracy. Są trochę pomięte, ale dopiero przyszły w paczce. Ja sobie właśnie teraz je zmierzyłam, wyglądają super i do pracy będą idealne. Są takie trochę właśnie jakby do kostek, do jakichś płaskich balerinek, nawet do tych, co wam ostatnio pokazywałam ze złotym. Z złotymi dodatkami na kostkach będą wyglądały super, także myślę, że sobie jeszcze jakiś jeden kolor ich zamówię, bo chyba są też granatowe, więc mi takie spodnie do pracy są idealne. Z tyłu mają takie małe kieszenie. Tyle jeżeli chodzi o Shinsight. Za chwilę mój chłopak jest na siłowni, tak więc za chwilę przyjedzie do domu. Zjedliśmy już śniadanie, nie nakręciłam rano, bo w ogóle zapomniałam, że miałam w planie nagrać daily vloga. I może zabiorę was z nami. Będziemy na pewno robić jakieś zakupy spożywcze i takie rzeczy, które trzeba robić, ale nie wiem, co później się wydarzy. Może gdzieś wyjdziemy, zobaczymy. Także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Pogoda jest naprawdę dzisiaj przepiękna. Może pokażę wam jeszcze, co mam na sobie. Mam na sobie taki czarny top. Bardzo, bardzo luźny, ale wpuściłam sobie go trochę z przodu, żeby, nie wiem, żeby nie był po prostu taki bezkształtny. Dlatego mam jeansowe shorty, one są z wyższym stanem. Są dosyć krótkie, ale bardzo je lubię, bo są bardzo wygodne. Nie mają sobie lycra, ale mają taki fajny, przyjemny, jakiś mega nie jest taki rozwleczony jeans, ani też nie jest taki bardzo, bardzo gruby, jakieś tam mają przetarcia i tak dalej. I na nogach, nie wiem jeszcze, czy nie zmienię, bo jest dosyć gorąco i pomimo, że te buty nie są jakoś ocieplane czy coś, to może mi być gorąco, chyba mam w środku skarpetki stopki, ale może zamienię je na sandałki.
To są takie bodki zamszowe z Top Shopu. Wyglądają w ten sposób, na takim bardzo niziutkim obcasiku. Są bardzo wygodne, natomiast mówię, jest dzisiaj dosyć gorąco, tak więc jeszcze nie wiem, czy w nich na pewno pójdę, czy ich nie zmienię. Fajnie wyglądają, taki trochę kowbojski look z tymi spodenkami, także zobaczę. Także to jest całość. Na sobie mam też kolczyki, koła i z dodatków mam zegarek Nixon i taką śliczną bransoletkę z Guessa, którą dostałam od Martyny, którą możecie znać z Style Hall Manchester. Dostałam ją na urodziny od niej, przywiozła mi ze Stanów, także to jest na tyle. Czekam na Michała i będziemy gdzieś spadać, także odezwę się za trochę. Szybki update mojego stroju. Dorzuciłam na wierzch jeszcze białą koszulę, taką rozpinaną. Jak będzie mi gorąco, to później ją zdejmę. Ale tak stwierdziłam, że jak będę na mieście, to będę się lepiej czuć, jak będę mieć jeszcze coś na górze. Nie wiem, którą lusterką mam wam pokazywać, bo wszędzie jakoś beznadziejne światło jest i w ogóle. Także mam dalej tą koszulkę pod spodem, ale nałożyłam jeszcze białą jeansową, nie wiem, jeansową, białą, zwykłą materiałową koszulę, żeby się tak czuć bardziej komfortowo, tym bardziej, że moje ramiona nie są moim ulubioną częścią ciała. Jestem już w samochodzie. Czy widać mi, no? A ja. Jedziemy na zakupy spożywcze, też jakieś tam super ciekawe chyba dzisiaj rzeczy nie będziemy robić. Może się tam gdzieś później jeszcze do was odezwę, jak będziemy, nie wiem, na mieście czy coś, także do zobaczenia za chwilę. Robię spożywcze zakupy. Nic ciekawego nie kupujemy. Jak na razie dopiero zaczęliśmy. Grzeszny ten torcik. Michał ma ochotę wszystkiego. Patrz, tu są. Takie jak w Starbucksie te. No to weź, nie? 10 karmelowych wafelków, a w Starbucksie chyba kosztuje 1 funta, a tutaj kosztuje 35. 201. Jest dużo. To nie będziemy. Ja powiedziałam, bo... Chyba to masz takie kejki. Ile? 99. Carrot cake. Bierzemy? Carrot cake. To jest nasz ulubiony placek, carrot cake. Looks nice. Jesteśmy w sklepie z taką azjatycką żywnością ogólnie. Michał właśnie bierze słodkie ziemniaki. Nigdy nie jedliśmy, zawsze chcieliśmy spróbować. Są tutaj naprawdę przeróżne, dziwne rzeczy. Na przykład coś takiego, nie mam pojęcia co to jest. Tutaj jest coś, co się nazywa kasawa. Wygląda tak, nie mam pojęcia też co to jest. Są kokosy. Tutaj jest jamajska dynia, zielone banany. Są naprawdę dużo różnych ciekawych rzeczy. Frog melon. Trochę takich urywków z zakupów naszych właśnie w takim azjatyckim markecie. Jak jesteście z Manchesteru, to jeśli nie znacie tego miejsca, to wam gorąco polecam, bo mają mnóstwo różnych warzyw, owoców z całego świata, głównie właśnie jakichś takich, nie wiem, z Indii, z Jamajki i tak dalej. To jest na Longford, tak? Longside. Longside, na Longside. I to się nazywa jak? Apna Foods. Apna Foods. Cash and Curry? No.
No i kupiliśmy sobie takiego drinka, który wygląda tak, pokazywałam wam je w sklepie, pierwszy raz widzimy to na oczy. Wygląda jakby takie małe kijanki były w środku. A ogólnie za, no wiem, to się nazywa Basil Seed Drink with, my mamy z granatem. Były różne smaki, zaraz spróbujemy, mam nadzieję, że będzie dobra. Mogło przydarzyć, otwierałam butelkę i co się stało? Urwał się korek. Dopóki się nie napijemy tego, dopóki dojedziemy do domu, a na razie jedziemy do Maca, do drive-thru, bo to takie drinki owocowe ze słomką, tak więc powiedzmy sobie dzisiaj brzuskwinie i coś tam. Ostatnio miałam banana in strawberry, był dobry, ale chcę spróbować innego, spróbuję tego drugiego. Także pojedziemy tylko do drive-thru, żeby nie tracić czasu i jedziemy dalej, także zabieram was dalej ze sobą. Na obiad właściwie, jest już około godziny 5, zjemy coś takiego, co często nie jemy. Michał ma dwa takie podwójne hamburgery z sałatą, z pomidorem, z korniszonami, z serem żółtym i do tego frytki z słodkich ziemniaków. Ja mam to samo, tylko ja mam z ciemnym pieczywem, z takim słonecznikiem i jednego, bo dla mnie jeden jest zupełnie wystarczający, także wszamujemy teraz to i do zobaczenia za chwilę. Wiela już bez makijażu, wzięłam właśnie prysznic, jest strasznie gorąco, tak więc potrzebowałam takiego chłodniejszego właśnie prysznicu, wzięłam teraz prysznic, idziemy chyba walnąć się i obejrzeć jakiś film. Chcemy robić smoothie i robimy pierwszy raz takie inne niż owocowe, będziemy używać szpinak, co jeszcze? Kiwi, banany, jogurt, mleko. Jogurt naturalny i mleczko, tak? Mamy wszystkie składniki, za chwilę to wszystko poobieramy i tak dalej. Michał będzie miksował w swoim kubku, w którym sobie zapije odgrzewki.